Cześć, siemanko, z tej strony Krzychu. Mamy dzisiaj 7 kwietnia roku pańskiego 2020, a ja witam was serdecznie w kolejnym vlogu. W zeszłym roku miałem mniej czasu, żeby pokazać wam pryskanie, czym daną uprawę będę pryskał w tym roku. Będę starał wam się pokazać, co ja stosuję się w gospodarstwie i powiedzieć o tym kilka słów, jeżeli ktoś skorzysta z tego. Będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, więc tak, dzisiaj przygotowujemy się do pryskania pszenicy ozimej. Jest to oczywiście odmiana producent. Pokażę wam ją na polu. Będziemy pryskać herbicydami, czyli na chwasty. I już wam tłumaczę właśnie, czym będę to dzisiaj u siebie pryskał. Mianowicie w zeszłym roku, słuchajcie, pryskałem u siebie Avoxon Pack. Ktoś miał problemy z miotłą, zwłaszcza zrozumie dlaczego mój wybór właśnie padł na tutaj ten środek. Pokażę wam, jak to wygląda. To jest jedna paczka, jest na 8-3 hektara. W paczce znajdują się 2/5 Avoxy 50EC, gdzie składnikiem jest piroxulam i pinoxaden oraz Camaro, albo jeszcze drugi środek wyleciał mi z głowy, bo on zamiennie występuje, a coś na A, ale chodzi ogólnie to samo, że to jest po prostu, jak to widzicie, florasulam i 2,4-D, czyli ta to substancja, która też znana wam jest z wielu oprysków i tak charakterystycznie nam waniaje na polu. Jak mnie ktoś zobaczy na polu, mam nadzieję, że nie będzie uciekał, ponieważ strój taki w onych czasach przysparza, można powiedzieć, dużo strachu. Co z tą miotłą? Narobiło się w Polsce, zwłaszcza w rejonach północnych, wschodnich, ale też w różnych częściach kraju, miotły, która jest odporna na najbardziej popularne jakby substancje chemiczne. Stosowałem różne opryski u siebie, nie będę wymieniał ich nazwy, nie chcę jakby robić komuś tam, powiedzmy, kooportków, ale to w większym, mniejszym stopniu, słuchajcie, tutaj nam ta miotła zostawała. W zeszłym roku po zastosowaniu Voxy super czyściutkie pole, sami widzieliście, jak to wyglądało. I teraz, dlaczego tak to działa, słuchajcie. Już wam pokrótce to wytłumaczę. Przeważnie stosowane substancje są z grupy chemicznej inhibitorów A, to jest ASL, lub z grupy B, to jest ACC. I na przykład stosując cały czas jedną grupę, jakby opryski z jednej grupy chemicznej, ta miotła nam się powiedzmy uodporni na działanie tej grupy i dlatego tam po prostu zostaje nam w polu. Bardzo popularne środki chemiczne, które też może są trochę tańsze, te miotły nam po prostu nie likwidują, a to wpływa nam na obniżkę naszego plonu. Wiadomo, i też to nawet brzydko wygląda, też pomijmy to. I teraz tak, Avoxa, słuchajcie, ma pinoxaden i pinoxulam. Są to dwie grupy chemiczne, tak? Bo to jest i ACC i ASL. Czyli jeżeli ona gdzieś jest uodporna na jedną grupę, to zwalczymy tą grupą, drugą grupą, tak? Czyli jeżeli nie weźmie jej pinoxaden, to weźmie ją piroxulam. I jakby to jest, stąd moja decyzja, że jest to w ten sposób przeze mnie stosowane, jakby te substancje się uzupełniają i uważam, że na polskim rynku nie ma lepszego środka, który weźmie nam 100% miotły zbożowej. I takie jest moje zdanie, jeżeli ktoś mnie zhejtuje i będzie się sprzeczał. Jest troszkę czasu przed siewem kukurydzy, który planuję na około 15 kwietnia, więc tego pryskania teraz będzie naprawdę masę. Tu jest 60, jak widzicie, szybko straciła, niestety muszę dokupić, ale mamy strój pełen ochronny, więc nie ma tutaj żadnego z tym problemu. Kaszelek raczej od papierosów, a nie od koronawirusa. Także wyjdziemy na polu, zobaczymy, jak to wygląda na polu. Leciutki jeszcze troszeczkę wiatereczek, takie są lekkie powiewy. Myślę, że on się będzie tutaj z minuty już uspokajał i pozwoli nam jakby wykonać nasze zabiegi bardzo fajnie. Kolejna sprawa, będę coś chciał zrobić ze swoim opryskiwaczem, ale to może w innym odcinku. Zobaczycie, co to będzie, ponieważ wiadomo, że przydałby się rozciągany opryskiwacz, ale może jakaś modernizacja tego, o tym powiem w kolejnym vlogu. Pryskamy oczywiście końcówkami, trójeczkami, 300 litrów wody na hektar. Tu zaraz zakładamy sobie, słuchajcie, okularki, zakładamy sobie zaraz rękawice i maskę. Jak się ubiorę, to wam pokażę zaraz, jak to wygląda. To może jeszcze kaptura do tego.
jak sobota, to tylko do Lidla na zakupy. Camaro 0,6 litra na hektar plus Avoxa litr 20 na hektar w takiej dawce. Mamy już ponad pół zbiornika, mieszadło włączone, więc maska na dziubek, podwójna ochrona przed koronawirusem i przed opryskami. Dajemy sobie litr 20 Camaro. Cyk. Grubko. Słuchajcie, należy pamiętać o tym, że zawsze najpierw jakie środki sypiemy do opryskiwacza, czy dajemy? Granulacie, czyli WG, najtrudniej rozpuszczające się. Dlatego może to nie ma dużego znaczenia, Camaro wpierw, to jest emulsja, ale zawsze trudniej rozpuszczałem. Cyk. Litr 20 na hektar, czyli mamy litr 20, a może litr 21 i 300 litrów wody na hektar daje. Ciach. Cyk. Drugi litr 20 na drugi hektar rozłożymy. Oczywiście w rękawicach jest to mało wygodne, słuchajcie, ale musicie pamiętać, że to jest dla waszego bezpieczeństwa. Ten chłopak troszkę dziwnie siał. Muszę naprawdę skupić się, nie mając tutaj ścieżek, bo daliśmy wtedy spokój na bez znacznika pianowego i w ogóle, żeby, słuchajcie, równo to jakoś opryskać, nie poomijać. Miejmy nadzieję, że to mi się uda. Nikt mi tutaj nie mierzy, nikt mi tutaj, że tak powiem, nie pomaga. Teraz pokażę wam, jak wygląda pszenica. Tak widzicie, zobaczcie, nie będę wam tutaj, może nie mam tej łopatki, wam wyrywał. Bardzo fajnie, silnie rozkrzewiona, odmiana producent, tak jak mówiłem, stawię jedną tablicę, 160 kg na hektar siane. Uważam, że jest co najmniej w tej fazie BCH 32, 31, 30, no gdzieś tak koło tego, nie będziemy wyrywać, sprawdzać. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to dobrze jest tutaj widać, kamerka jest ustawiona, nie chcę już w tych rękawicach to dotykać, ale zobaczcie, zielono, mega. Widzimy sobie pierwsze chwasty, później zrobimy kontrolę. I co oczywiście? Zobaczcie, już nam tutaj grzybek atakuje odpowiednio. Mączniaka dużo nie widzę, natomiast brunatna plamistość już tutaj wszystko wchodzi. Także robimy chwastobójczy dzisiaj. Myślę, że za 2-3 dni najpóźniej startujemy z tą jedynką. Najpóźniej. Robi się strasznie, dobra, no ale damy radę, spokojnie. Wszystkiego na raz nie zrobimy, musimy najpierw... Zrobimy najpierw na chwasty, słuchajcie, zrobimy sobie za 3 dni na grzyba, no, za 2-3 dni na grzyba tę jedynkę. Nadaję okienko pogodowe na cały prawie tydzień, więc wszystko zdążymy porobić i oczywiście wam pokazać. Dobra, maska Krzysztof na twarz i pędzimy. Wysokość odpowiednia. Maska. I go!
jest dużo bardziej gęsty i dużo, dużo większy. I ja będę powoli kończył. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie dajcie się koronawirusowi. Zobaczcie, jaka tu jest różnica, jak ona jest fajna, już gęsta ta pszenica. Nie dajcie się, także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mordy, cześć!